zapłakane dziecko w nocy, potwory w mroku, krzyk mamy jest słyszany. Jest to wszystko w wypowiedzianym słowie. Ludzie denerwują każdego siebie, mówią rzeczy, których potem żałują. Niepożądane uwagi są absurdem. Jest to wszystko w wypowiedzianym słowie. Daleko w świecie pewna rodzina jest rozbita. Ktoś podjął decyzję. Jest to wszystko w wypowiedzianym słowie. Nowy wiek nadchodzi. Czas nadziei i radości. Jest mistycznym dźwiękiem wyrażającym wszystko, a jest to w wypowiedzianym słowie. Fragmenty pieśni Spoken Word. Super, wystrzałowe szampany, wystrzałowe dziewczyny obok mnie i wystrzałowe szampany. Radek, musiałam cię przychodzić. Otóż James Cameron, reżyser filmu Titanic, po polsku Titanic, prosił mnie, żeby przeprosić swoją nieobecność tutaj na dzisiejszej uroczystości, ale jest bardzo mocno zajętym człowiekiem w tej chwili, ale życzył nam
frekwencji tutaj w kinie takiej, jaka jest na jego filmie. No myślę, że jego życzenie w zasadzie się spełniło. Ale teraz całkowicie na serio, proszę Państwa, ponieważ nie pora tutaj na improwizację, sprawa jest bardzo poważna, pozwoliłem sobie przygotować pewien tekst. Kiedy przed 3 laty reaktywowałem pracownię teatralną w Młodzieżowym Domu Kultury, sprawiało mi to przyjemność. Kiedy pojawiły się pierwsze osiągnięcia, zaczął formować się zespół i powstały takie spektakle jak Na Zamku Świętego Mikołaja i Wymarzone Podwórko, zaczęło mi to sprawiać nie tylko przyjemność, ale i satysfakcję. Kiedy zaistniała prapremiera sztuki Światełko w mroku, która została później wystawiona 10 razy dla w sumie ponad 2,5 tysiąca widzów, przez moją młodzież od listopada pod zespołową nazwą Od Do, i kiedy spektakl ten został uhonorowany nagrodą dla jednego z 4 najlepszych przedstawień na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Różnych Form Teatrum 98 w Brzegu, prowadzenie zespołu zaczęło mi sprawiać nie tylko przyjemność i satysfakcję, ale i zaszczyt. Mój wspaniały zespole, dziewczęta, dziękuję Wam za wszystko. Premiera spektaklu Światełko w mroku w kwietniu ubiegłego roku okazała się wydarzeniem teatralnym, jakiego jeszcze nie było w naszym mieście. Cieszę się, że mogłem być jej autorem. Cieszę się również, że dzisiaj mogę być współautorem razem z moimi kolegami, panami Grzegorzem Grendą. Panem Adamem Bodnarem. Ireneuszem Kopczyńskim, że mogę być współautorem razem z kolegami, mam nadzieję, wydarzenia, tym razem filmowego, czyli filmowej wersji spektaklu. To pierwszy pełnometrażowy film fabularny w historii naszego miasta. Ale nie byłoby tych wydarzeń, gdyby nie ci, którzy siedzą w tej chwili wśród Państwa na widowni, czyli młodzieży. Młodych aktorów z zespołu teatralnego Od Do. To dzięki ich pracy na zajęciach, pokonywaniu słabości i tremy, pobieraniu nauk z cierpliwością i konsekwentnym dążeniem w stronę teatru. Bo teatr nie jest zajęciem dla niecierpliwych. Wymaga pokory i podporządkowania się. Mogę dzisiaj powiedzieć, że w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie zaistniał teatralny zespół młodzieżowy z prawdziwego zdarzenia. Przystępując do realizacji filmu późną jesienią ubiegłego roku, zdawaliśmy sobie sprawę, że naszym największym problemem będzie pogoda i możliwości techniczne. Wszystkie zdjęcia do filmu zostały wykonane jedną kamerą, w dodatku prywatną, w systemie SVHS. W sumie wykorzystano w filmie ponad 200 ujęć. Wraz z kolegami zdajemy sobie sprawę z pewnych niedoskonałości technicznych, ale jednocześnie mamy nadzieję, że pasja i upór, która kierowała nami i młodzieżą, pozwolą o tych niedostatkach zapomnieć. Dla tych z Państwa, którzy widzieli sceniczną wersję spektaklu, będzie to na pewno ciekawe porównanie. A jeżeli po filmie będziecie chcieli zobaczyć na scenie wszystkich jego twórców, to oczywiście jesteśmy do Waszej dyspozycji. A jako postscriptum będziemy Was jeszcze chcieli zaprosić do obejrzenia krótkiego filmu pokazującego realizację Światełka w mroku z innej strony. Dziewczęta już wiedzą, z której. A teraz, proszę Państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, w imieniu twórców zapraszam na prapremierowy pokaz filmu Światełko w mroku.
Widzę, że pan prezydent jest... Przygotowuje się na wejście na scenę, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja nie wiem jak zacząć, jak się zwracać, więc się przed nami kupę lat, więc nie będę ani pani reżyserza, ani tak dalej mówić. Ja nie widziałem pierwszej wersji tego spektaklu, także nie mam skali porównawczej. Film był fantastyczny i myślę, że wszyscy to odebrali. Ja słyszałem głosy z boku, które były z przodu, z tyłu i warto było przyjść. Wiem, że mnóstwo ludzi dołożyło pracę, żeby ten film powstał i to, jak było zapowiadane, chyba pierwszy pełnometrażowy film w dziejach Stargardu, co jest tym bardziej warte podkreślenia. Oscary przyznaje się w różnych kategoriach. Pozwolą wszyscy autorzy i współautorzy i artyści, że w kategorii reżyserii zawsze jest najważniejszy uważany. Pozwolę sobie może na pamiątkę tej ważkiej uroczystości w życiu miasta przekazać pismo w imieniu zarządu miasta adresowane na ręce pana Krzysztofa Kowalskiego. Odczytam w imieniu zarządu miasta Stargardu Szczecińskiego. Składam panu serdeczne gratulacje w związku z wyróżnieniem spektaklu Światełko w mroku podczas pierwszego ogólnopolskiego festiwalu teatrów równych form Teatrem 98 w Brzegu. Przedstawienie teatralne, którego jest pan autorem i reżyserem, spotkało się z bardzo dobrym odbiorem i oceną stargardzkiej publiczności, w szczególności dziecięcej i młodzieżowej. Jestem przekonany, że z podobnym powodzeniem zostanie przyjęta także wersja filmowa sztuki. Życzę panu wiele intencji twórczo oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym i zawodowym. A ponieważ mieliśmy już jedno przedstawienie, które było na zamku, a te było Światełko, tak się to połączy, może to coś pomoże, co trzymam w ręku. Chciałem tylko przypomnieć, że nie byłem jedynym reżyserem filmu. To jest nagroda również dla moich kolegów, pana Adama Bodnara, pana Krzysztofa. Przypominam, nie byłoby tego filmu, gdyby nie ta, tej sztuki, gdyby nie ta fantastyczna młodzież. To jest rozmiar pana prezydenta, jeśli chodzi. Szanowni Państwo, to jest taki moment, w którym się strasznie trudno skoncentrować i strasznie trudno powiedzieć coś nietypowego. Dlatego ja nie będę mówił długo. Czuję się wzruszony. W którymś tam momencie zakręciła mi się łezka i myślę, że to jest najwyższy wymiar, jaki można w tym miejscu wam za to przekazać. Serdecznie gratuluję. I czuję się dumny, że to dzieło powstało w Stargardzie. Ja wiem, Krzysiu, że nie jesteś jedyny i że jest was tu wiele. I ja będę też nietypowy. Pozwolicie, że w wielkim uznaniu dla tych wszystkich, którzy stoją za mną i którzy to tworzyli, i którzy to odegrali, a te kwiaty to nie dla ciebie, nie dla nich, a dla nich. Wszystkim serdecznie gratuluję, a ona wywołała ze mną szczególne wrażenie. Podwójcie wszystkich na ten serdecznie nam gratuluję. Dziękuję bardzo. Pozwól Krzysztofie i cały zespół, ja przepraszam, tak bym dostawała, żebyś przyjął w imieniu telewizji stargardzkiej całą lampę, która będzie symbolizować to światełko, do którego wszyscy myślę, że biegniemy w swoim życiu i żebyście to swoje światełko wszyscy znaleźli i żebyście go więcej nie zgubili. A tak, żeby było wesoło, to teraz przeczytam taki króciutki wierszyk, nie nauczyłam się na pamięć, bo to pan Wojtek Szydło stworzył z serca i czytam. Niech sława światełka w mroku nigdy nie zagaśnie, a Krzysiu gdzieś za pół roku niech znowu coś trzaśnie. Proszę Państwa. Proszę Państwa, my w tej chwili rozmawiamy o tym, że jest to pierwsze dzieło stargardzkich twórców. Dzieło w pełni zrealizowane przez stargardzkich twórców. Ja myślę, że nie jest to pierwsze dzieło, a o walorach zespołu, który dokonał sfilmowania tego przedstawienia,
to my dobrze jako telewizja kablowa wiemy, bowiem plener bardzo często nas zasila w swoje materiały filmowe. Natomiast naprawdę mogą Państwo być pewni, że są to fachowcy. Różni tu występowali aktorzy, może na koniec jeszcze jeden. Proszę Państwa, tak mi się nasunęło na myśl, że piękne przedstawienie, światełko, a Kościół przeżywa w tym roku rok Ducha Świętego, który jest szczególnym światłem. Takie połączenie tego, co w życiu jest tak nam bardzo potrzebne, z tym, co nadprzyrodzone. Myślę, że każdy z jakiegoś przedstawienia sztuki wyciąga to, co jest najistotniejsze. I mając na uwadze to, co najistotniejsze jest z kolei dla mnie jako księdza, teologa, ukierunkowanie na światło nadprzyrodzone, pragnąłbym życzyć, by tym młodym talentom nigdy nie brakło tego światła w doczesności, które jest od dawcy, od twórcy, od Boga. Ponieważ nie byłem tutaj chyba 10 lat w tej sali, a tak bardzo ciągnęli na lody w tym swoim przedstawieniu, więc tutaj już od reżyserów, od pana kierownika tego ośrodka będzie zależeć, kiedy mi dadzą znać. Albo te lody będą na niedzielę, albo na rozpoczęcie wiosny. Zobowiązuje się dla wszystkich postawić właśnie takie lody, które by im długo smakowały, zachęcały do następnego przedstawienia. Dziękuję ślicznie w imieniu całego zespołu, w imieniu twórców. Nie ukrywam, jestem wzruszony. To coś fantastycznego. Fantastyczny wieczór. Proszę Państwa, więcej nie trzeba słów, po prostu dziękuję. Zapraszam teraz Państwa na drugą stronę Światełka w mroku, na taki krótki film, już dziewczęta się cieszą, bo spodziewają się, że to będzie po prostu coś na wesoło, z planu filmowego. Muszę Państwu powiedzieć, że gwoli ciekawości, że realizacja tego filmu trwała przez 1,5 miesiąca w ciągu 12 dni zdjęciowych. Na planie filmowym spędziliśmy 41 godzin konkretnej pracy z młodzieżą, nagrywania ujęć, dublowania tych ujęć i tak dalej, i tak dalej. Montaż samego filmu trwał 60 godzin. Było sporo pracy, ale warto. Dla tej młodzieży, dla takiej publiczności naprawdę warto. I proszę Państwa, taka reminiscencja na wesoło. Jak to było na tym planie? Nie wszystko zawsze się udawało. Zaraz się o tym Państwo przekonają. Ujęcie pierwsze. W zagranicznym języku The Light in the Twilight. Nie obrażasz nas? Nie. Pierwsze ujęcie drugie. Ujęcie drugie. Ujęcie drugie. Akcja! Zahaczyłam się. Stop! Zdarza się. Scena pierwsza, ujęcie siódme. Akcja! Nie mam... Przepraszam. Stop. Akcja. No Paula, ty mówisz. Mówisz światełko. Przyłaniasz książkę. Scena pierwsza, ujęcie 21. Czekaj, uciekaj, 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 uciekaj. Akcja. To jest piłka. Tam jest podwórko.
pomóc. To gramy dzisiaj do 22. Ja minus jeden. Dobrze. A jak jest tekst, przepraszam? Prędzej my byśmy się. Biegnij za nią. I daj mi chociaż 5 minut spokoju! Nie? Ty, Krzysztof. Dobra, ja tylko tak. Ładuję, no nie? Spadaj, ważne. Scena pierwsza, będzie 22. Złe ustawienie, błąd. I jeszcze żeś z nagi zrobił na plecach. To ja mam brudną. Akcja. No wreszcie. Co jest grane? Masz problemy z zegarkiem? Ona się śmieje, ja nie mogę. A gdzie reszta dziewczyn? No właśnie, gdzie reszta? Wy z tych dobrych domów to zawsze macie jakieś wielkopańskie problemy. Oj, nie osłabiaj, dobrze? To nie był koniec. Scena siódma, ujęcie 11. Akcja! Przecież małolaty gówno mają, no nie? O, nie podniecaj się tak, bo ci ciśnienie skoczy. No czemu to nie? No nie! Scena siódma, ujęcie 24. Akcja. Będzie zależał od wyniku rozmowy z Anką. Przyjdzie tu zaraz. Umówiłaś się z nią? Mhm. Dała się w ogóle tobie namówić? Mhm. Co? Dalej? Znowu po... To. O Jezu, wiem, schrzaniłam. A chcecie zobaczyć zdjęcie mojego? Iść! Dobra, a nie się bawić! A my się zrobimy bić! Już idziecie, Ola! Pomału! Pomału! Wolno! I rozmawiacie! Akcja! Lecz niżej, dobrze! Coś tam, scena 7.59, bla! Pamiętaj, życie byłoby łatwiejsze, gdyby nie Buda! Gdyby nie Mahma i Fiza! No przecież tak na... Nie, to jest beznadziejne, przepraszam. Ładnie? Scena 10, nie pukać tam. Ujęcie 3. Akcja. Boże, mówiłam ci, moja droga. Tego się nie zmontuje przecież. Olewacie kieszonkowe starych, bo małolaty wam płacą. To ja was wyrwałam z tych ponurych, bezbarwnych domów i pomyliłam tekst. To ja was wyrwałam z tych bogatych, bezbarwnych domów i zrobiłam z was tych, kim jesteście. Ale prochy... nie. To już nie jest zabawa. To igranie z czyimś życiem. Ale ty, Aśka, nie mówisz wszystkiego. Co? Mówiłaś przecież, że znacie się z przedszkola. A faktycznie. No nie. Ja już nie mam młodości! Ja już mam piekło za życia! Uspokój się! W dupie mam twoje uspokajanie! 14. Akcja! Ja już nie mam młodości! Ja już mam piekło za życia! Uspokój się! W dupie mam twoje uspokajanie! O! O! Scena 9, ujęcie 14. Akcja! Ja już nie mam młodości! Ja już mam piekło za życia! Uspokój się! W dupie mam twoje uspokajanie! Dobra, chodź raz. Może na sucho to zróbcie, co? Może nie, no to ile piąty raz to stanę? Dobra, jedziemy, nie. Jedziemy. No dobra, uwaga. Mamy! Scena 9, ujęcie 14. Akcja! Ja już nie mam młodości! Ja już mam piekło za życia! Uspokój się! W dupie mam twoje uspokajanie! Idziemy, spóźniaczkę. Plansza. Widzicie, nikt nie będzie klaskał. Plansza! Scena 9, ujęcie 14. Akcja! Ja już nie mam młodości! Ja już mam piekło za życia! Uspokój się! W dupie mam twoje uspokajanie! Dobra, stop. Akurat. O Jezu. Dobra, idziemy. Chodźmy teraz do naszej piwnicy, a później... Stop! Chodźmy teraz do naszych... Chodźmy teraz do naszej... kostry. Bo dowiedziałam się, że chodzisz do tej samej klasy co ja. No i chciałam cię poznać. Jestem Marta. Nie, nie pamiętam cię. No bo od kilku dni nie chodzę do budy. Musiałam zrobić na komorne. Teatr? Chcesz być aktorką? Jeszcze jak! To jest coś fantastycznego! Tak wejść na scenę i masz nieograniczone możliwości. Spadnę. Dobra, jeszcze raz. Teatr?
Chcesz być aktorką? A ja się podciągnę. Patrz rękawiczki. Scena druga, ujęcie pierwsze. Akcja. 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 Ale nie mogę już dłużej zostać w domu. Nie mogę, bo tam wszystko mi... Przecież one nie weszły, no. A miały już wejść, bo akcja. Pewnie w ważnym... W... Wreszcie. O, już jest normalnie. Tak jakbyś mówiła, wreszcie koniec budy, albo wreszcie koniec dzisiaj zajęć. Tylko nie mów tak. No, to się cieszy. Coś w tym kościele wodę w piwnicy mają. Może to uwaga. Cisza. 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 Scena szósta, ujęcie szóste. Raz, dwa, trzy, liczyć? Akcja. To ma być ona? Widziałam jej zdjęcie, to nie jest Paula. Dlaczego pan kiwa głową? To nieprawda! Zamknij się! Dziewczyna jest jednym wielkim kłębkiem nerwów, a ty z tymi porąbańcami... No, uważaj! Bawisz się jej kosztem. Gdzie w ogóle jest Paula? Paulina, Jezu. Scena piąta, ujęcie pierwsze. Akcja. Cześć, Marta. Akcja. Cześć, Marta. Jeszcze raz, no. Ta ujęcie pierwsze. Akcja. Cześć, Marta. Ta ujęcie, scena piąta, gadajcie, ujęcie pierwsze. Akcja. Cześć, Marta. Scena piąta, ujęcie pierwsze, gadajcie. Akcja. Cześć, Marta. Scena piąta, ujęcie pierwsze. Akcja. Cześć, Marta. Scena piąta, ujęcie pierwsze. Akcja. Cześć, Marta. Proszę, Boże, kurde. Adam się uczesał. No, jeszcze raz jutro i koniec tej śmiesznej pokuty. Nie cierpię, jak ktoś mnie do czegoś zmusza. Chciałaś powiedzieć, nie cierpimy. My, zakazana paka, fałszywa dwunastka w babskim wydaniu. Nie ma takich klatek na takich sześć wariatek jak my, no nie? A, tę chłopę trzeba było dalej grać, no nie? To graj. No to już koniec.
dziękujemy Państwu bardzo. To był piękny wieczór. Życzymy dobrej nocy. Niech w tym mroku, który jest poza kinem, prowadzi Państwa wasze jedyne w swoim rodzaju piękne światełko. Dziękujemy. Dobranoc.